Cześć, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jak widzicie, za mną wszędzie dookoła jest już nareszcie zielono. Szczególnie tutaj, gdzie jestem, ponieważ od tak naprawdę gdzieś tam paru dni może jest temperatura powyżej tak naprawdę w nocy 6-7 stopni, a tak była bliska zeru, także ta woda się jeszcze do końca nie nagrzała. Jestem na mojej ulubionej rzeczce pstrągowej i tak jak za każdym razem nie powiem wam, co to jest za rzeczka. Gdzieś tam na poprzednich filmach może możecie zobaczyć, że naprawdę fajne pstrągi tutaj pływają. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Byłem już tutaj w tym roku dwa razy, ale to było zimą, tu śnieg był dosłownie po kolana. No i nic się konkretnego tak naprawdę nie wydarzyło. Zobaczymy generalnie, czy tutaj rybki się już ruszyły, czy nie. Jeszcze, że tak powiem, nie spojrzałem dobrze na wodę, więc nie wiem, czy coś tam się rusza, dzieje, czy pobiera już z powierzchni, czy nie. Aczkolwiek już w miarę jeszcze ciepło, więc myślę, że cokolwiek powinniśmy złapać. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam wstępu, bo już naprawdę mam ochotę się troszkę wyciszyć, posłuchać tych pięknych ptaków. Coś pięknego. Naturka, to jest to. Dobra, słuchajcie, ja was zapraszam serdecznie do filmów. Oczywiście polecam, abyście subskrybowali mój kanał i oczywiście zachęcam do łapki w górę, bo to zwiększa zasięg i pomaga mi się tutaj tak naprawdę rozwijać mój kanał. Także jeśli ktoś to zrobi, to dzięki wielkie serdeczne i tak naprawdę lecimy. Była rybcia. Ajajaj. Ale spadł. Na koniec wszedł, jak przynęty wytrzymałem. Wiecie, jak najłatwiej sprawdzić sobie na przykład, co w wodzie po prostu pływa, jakie są robaczki i tak dalej? No wyjąć po prostu jakiś patyk, jakiś kamień. I co tu mamy? No i tutaj mamy, proszę Państwa, oczywiście kiełże.
powiem wam szczerze, że jak widzieliście, dużo, dużo spadów. Generalnie w ogóle nie ma tych większych ryb. Nie mam pojęcia, gdzie one są, co się z nimi stało. Czy one gdzieś może poszybowały w górę rzeki. No ale w górę rzeki idę, no to zobaczymy, tak? No ale miejsca, które dzisiaj obławiałem, tam powinny stać naprawdę piękne ryby. A kurczę, no ich nie ma. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie one są, co się z nimi stało. Nie wiem. Dzisiaj kolejny dzień, tak naprawdę, słuchajcie, przygody pstrągowej. Jak widać, jestem w takim troszeczkę buszu. Nowa miejscówka. Mam nadzieję, że te rybki troszkę większe się pokażą. Może jakiś inny gatunek się trafi na tym odcinku. Też wiem, że klenie pływają. Także zobaczymy. Też maluszek, ale szurnął. Jest. Nie jest duży, ale jest pstrążek. Największy chyba tego wypadłej. Tak, pstrążek.
Jest fajnie. Jeszcze fajny, większy, no. Nareszcie. Spróbuję dać chwilę miejscówce i zaraz po prostu, że tak powiem, spróbuję jeszcze raz. On jest i tak tu trudny do przechytrzenia. Za, już drugi raz gdzieś tam w tym miejscu mam pstrąga i drugi raz już mi on spada. Ale skacze. Największy chyba z tych, co udało mi się złowić. Fajnie, że w końcu ciutkę większa rybka. Ale się cieszę. Super. No, czekaj. No dobra, słuchajcie, będę kończył te wojaże z pstrągami. No złowiłem, ja wiem, wyjąłem w sumie może z 15 pstrążków, z 15 drugie brań zepsułem, także w ten sposób to wygląda. Wszystko niestety bardzo malutkie. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało z tymi dużymi pstrągami. Może są na jakimś innym odcinku. No, nie mam pojęcia. Już naprawdę wszędzie zielono, także ekstra. Mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej, coraz cieplej. No i że będzie oczywiście coraz więcej fajnych rybek, że w końcu tutaj te duże mamusi się ruszą, że będę miał okazję ich troszeczkę tutaj połowić, bo bym bardzo chciał. No ale to tylko ryby, nie? Różnie może wyjść. Jeśli podobał Wam się film, to zachęcam wszystkich do zostawienia subskrypcji. Słuchajcie, to jest mega, mega ważne, ponieważ dzięki temu będę mógł dotrzeć do większej ilości tak naprawdę osób. Więcej osób zacznie do mnie pisać, tak, co mógłbym pokazać. Dzięki temu też moje filmy staną się po prostu lepsze. No a zależy mi po prostu na tym, żebyście to Wy tak naprawdę, którzy jesteście po drugiej stronie ekranu, żebyście czerpali z tych filmów tak naprawdę jak najwięcej, żebyście również czuli ten klimat nad wodą, który jest, no, pstrągowanie właśnie to do siebie ma, że przyroda, natura, coś niesamowitego. Dobra, nie przedłużam, tak jak już wspomniałem, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję i do zobaczenia już w następnym odcinku. Siemanko!